Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslow, a z tej strony Minecraft z ray tracingiem. I przypuszczam, że część z Was może być troszeczkę zaskoczona, że hej, czemu nagrywasz na temat jakiejś jednej gry, która ma teraz nową funkcję? Być może niektórzy z Was nie wiedzą, ale na dobrą sprawę to, że teraz ja mówię do Was, zawdzięczacie właśnie Minecraftowi, bo ten kanał, jak i mój stary kanał, głównie skupiały się kiedyś na nagrywaniu Minecrafta. Może poza krótkim epizodem z animacji poklatkowych z klocków Lego. Ale tak, moi drodzy, to, że nauczyłem się tak swobodnie mówić do Was, to jest w dużej mierze zasługa właśnie Minecrafta, że nagrywałem sobie te filmiki i to gdzieś tam pobudzało moją kreatywność, a także uczyłem się na podstawie tego montowania filmów. Zamówiłem tego Xboxa i jeszcze nie przyszedł. A zamówiłem go w poniedziałek, no to lol. Już powinien być, to jeszcze kurierem. Oczywiście mój kanał przeszedł taką transformację i teraz zajmuję się głównie technologią. Myślę, że w tym takim odcinku fajnie nam się to zepnie, że ta taka moja stara przeszłość Minecraftowa gdzieś tam zepnie się z tym światem technologii. No nie było się folii. Zrobił zabezpieczenie. Więc zapraszam Was dzisiaj na taki odcinek troszkę wspominkowo, gameplayowo, technologiczno, kartograficzny. Nie, chodzi o kartę graficzną. Z kartografią nie, map nie będziemy robić, spokojnie. Tak jak mówiłem wcześniej, Minecrafta chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, tak samo jak zresztą przypuszczam całej technologii RTX śledzenia promieni. Myślę, że na temat Minecrafta, jak i zarówno tej technologii słyszeliście dużo ode mnie, jak i również z innych kanałów. W skrócie mówiąc jednak, do Minecrafta dorzucone zostało wsparcie śledzenia promieni. I tak za pomocą jednego magicznego guziczka jesteśmy w stanie sprawić, że Minecraft z wyglądania tak będzie wyglądał tak, albo z wyglądania tak będzie wyglądał tak. I słuchajcie, może dla Was to nie robi jakiegoś super wrażenia, ale ja przygotowując ten materiał, ja to po prostu cały chłonąłem, bo tak jak mówię, dla mnie Minecraft ma trochę taką wartość już symboliczną przez to, że kiedyś tutaj zaczynałem jakby Minecraftem, więc stworzenie Minecrafta z ray tracingiem, który wygląda teraz tak świetnie, to jest, można powiedzieć, taka laurka, wręcz bym powiedział, dla mnie i dla mojego serca. Ale jaja. No pewnie będziecie widzieć nieraz, że się po prostu zachwycam i rozpływam, ale no to jest tak, jakby wasza ulubiona gra nagle dostała, nie wiem, magiczne okulary, wyglądała przy tym 3 razy lepiej. Ogólnie to warto sobie powiedzieć, że próby, aby Minecraft wyglądał lepiej, to nie jest nic nowego. Istnieją tak zwane mody shadery, które, jak sama nazwa wskazuje, poprawiają cieniowanie i dodają graficzne bajery. Sam bawiłem się już tym w 2012 roku. Może niektórzy z Was zauważyli, wgrałem shadery. O dziwo, po raz pierwszy w życiu jakiegoś moda normalnie wgrałem, który działa. Więc tak, tutaj taki... No jak pewnie widzicie po tym klipie, ówczesne shadery nieźle katowały mojego Radeona 4850. Oczywiście od tego czasu znacznie one ewoluowały i pomyślałem, że warto będzie je zestawić z tym, co oferuje oficjalna implementacja ray tracingu Microsoftu. Tak więc wgrałem 2 różne shadery, Zeus Renewed, które działają w sposób przypominający wiele współczesnych gier, oraz Zeus PTGI. Eksperymentalne, które, ciekawe, jak autor zaznacza, wspierają ray tracing. Tak wygląda klasyczny Minecraft, a tak wygląda po przełączeniu na shadery Zeus Renewed. Poza cieniowaniem mamy tutaj dodatkowe odbicia w wodzie oraz ruszające się źdźbła trawy. Nie zmienia to jednak sposobu, w jaki renderowane jest światło. Przełączenie natomiast na shadery Zeus PTGI aktywuje ray tracing. Jednak, jak sam autor zaznacza, jest to póki co wersja bardzo eksperymentalna. Głównie co widzimy tak na pierwszy rzut oka, to zmieniona woda,
ale też światło, które rzeczywiście podróżuje bardziej naturalnie. Widać to szczególnie w jaskini, gdzie mamy naprawdę cień rzucony tak, jak powinien być. Jednakże brakuje tutaj przykładowo odbić w materiałach połyskujących, przykładowo w tym bloku żelaza tutaj. Dla porównania tak wygląda to w oficjalnej implementacji. Od bloku żelaza czy złota wszystko się odbija. Co ciekawe, te shadery Seus PTGI, które śledzą promienie, wcale nie wymagają od nas posiadania karty z rodziny RTX, ponieważ śledzenie promieni w tym wydaniu nie korzysta z akceleracji wbudowanej w te karty, głównie dlatego, że ograniczeniem jest tutaj API graficzne OpenGL, z którego ta wersja Minecrafta na Javę korzysta. Minecraft Bedrock, czyli wersja na Windowsa 10, do której oficjalnie został dodany Ray Tracing, korzysta z DirectX'a 12, no i tam rzeczywiście jest ta funkcja akceleracji tych śledzenia promieni, no i odbija je faktycznie tak, jak powinno się to robić. Na te potrzeby w ogóle został przygotowany całkiem nowy silnik graficzny o nazwie Render Dragon. Dlatego właśnie w tej wersji oficjalnej ten efekt odbijania promieni jest bardziej naturalny i przykładowo możemy rzeczywiście zobaczyć odbicia w szybach jakichś świateł, no albo w blokach żelaza czy złota. Dzisiaj będzie miała tutaj również miejsce karta graficzna Nvidia RTX 2080 Super. Jest to wydanie iChill od firmy Inno3D, która jest chłodzona cieczą. Oczywiście o samej karcie sobie porozmawiamy również przy końcu tego materiału. To, co ja Wam dzisiaj również prezentuję, to jest gra w wersji beta, więc pewnie gdzieś tam natrafimy na jakieś błędy graficzne i tak dalej. To jest taki wczesny dostęp, żeby pokazać Wam, zajawić tą technologię. Oczywiście to wszystko będzie dopracowane, no i kiedy będzie pełna premiera, no to pewnie wszystko będzie śmigać jak w szwajcarskim zegarku. Dość istotnym faktem, jeżeli chodzi jeszcze o Minecrafta i jego wykorzystanie RTX, warto zaznaczyć, że nie wszystkie gry wykorzystują to śledzenie w promieni w takiej pełnej krasie, jak robi to Minecraft. Przykładowo Shadow of the Tomb Raider używał technologii RTX tylko do generowania cieni. Minecraft używa pełną globalną iluminację do tego, żeby ten świat nam oświetlić i odbijać wszystko, co się da. Przez to jest to strasznie zasobożerne. I nawet jak ja dzisiaj pokazuję Wam to na karcie 2080 Super, to Minecraft jest w stanie naprawdę konkretnie dowalić tej karcie graficznej i czasami przy niektórych ustawieniach mogliśmy spaść nawet poniżej 60 klatek. Tak, na 2080 Super. Więc jest to bardzo wymagająca sprawa, ale przypuszczam, że wraz z nadchodzącymi generacjami kart graficznych od Nvidia, no, ten ray tracing będzie działał tylko wydajniej i wydajniej. Najsłabsza karta graficzna, która będzie w stanie udźwignąć tego Minecrafta, to jest Nvidia RTX 2060. Jakby jest to najtańsza karta, która wspiera ten feature, no bez niej no ani rusz. No i myślę, że to jest takie najważniejsze wymaganie. Oczywiście procesor też musi być w miarę dobry, zresztą pełne wymagania możecie znaleźć na stronie Microsoftu. Co fajne, Nvidia przygotowała kilka mapek, na których możemy sobie fajnie zobaczyć odbijanie promieni, więc nie przedłużając dalej, lecimy do gierki. Jakby to wyglądało, gdyby z Masło był Zagrajmerem w roku 2020? Zabawna perspektywa, nie powiem. Dawno się już tak nie widziałem. Jeżeli chcemy skorzystać z dobrodziejstw ray tracingu, najprościej jest skorzystać sobie z szablonów, które przygotowała dla nas Nvidia. Okej, to nie wygląda jak typowy Minecraft, to na pewno. Okej, widać, że się tu wszystko fajnie nam odbija. Czekajcie, tu się chyba wyłącza. Okej, to były bloki ironowe. Ja cię kręcę. Ale mi się buzia cieszy. To jest jakby taka mała rzecz, a jednak gdzieś tam wewnętrznie tak cieszy. Testuję grę na Full HD. Mamy tutaj włączony oczywiście Ray Tracing, ale mamy też Upscaling DLSS. To troszeczkę wygładza krawędzie, bo obraz jest renderowany w niższej rozdzielczości, potem upskalowany przez rdzenie Tensor. Więc ten obraz może nie być taki w 100% ostry, ale myślę, że w przypadku takiego pikselastego Minecrafta to może być nawet fajne. Też macie tam cały czas u góry ilość klatek, widzę Minecraft wyświetla, więc nie muszę odpalać MSI Afterburnera. Ale to jest, patrzcie, to się normalnie w tym szkle się odbijają te rzeczy. O kurde, rozwaliłem. Patrzcie, już zepsuł. Kurde, patrzcie, ten normalnie RTX, który jest tam z neonów zrobiony,
On się nam normalnie odbija w tej szybie. Ej, ktoś z Microsoftu zrobił naprawdę dobrą robotę, bez kitu. Ej, bez kitu, patrzcie. To się wszystko w tym bloku złota odbija. Dla porównania weźmiemy jakiegoś zwykłego kamola, gładki kamień, tak? Widzicie? Ten jest połyskujący, a ten jest niepołyskujący. Ej, kurczę, naprawdę wygląda fenomenalnie, tak jak te, przypuszczam, to są blaszane trapdory. Jakby ktoś magiczny pstryczek wyłączył, patrzcie. Patrzymy na coś takiego, nagle klik. I ja cię kręcę, ale to wygląda zupełnie inaczej przecież. No to jest to, na co liczyłem. To jest gra do pokazywania ray tracingu ludziom. To naprawdę działa na wyobraźnię. Okej, lawa też fajnie świeci. I patrzcie, jest tutaj lawa i ta lawa działa również na te bloki. Jakby to oświetlenie jest bardzo realistyczne. Ej, nieźle. Teraz patrzcie. Włączymy. Ray tracing. I włączymy. Ej, bez kitu to naprawdę działa nieźle na wyobraźnię. I możemy sobie dać na przykład blok złota i blok tego. O, i to się nam wszystko fajnie tutaj odbija. Wow. Jakby serio. Może wrócę do Minecrafta? Może zacznę nagrywać gierki? Bo jak widzę tak ładnie wyrenderowany świat z Minecrafta, to aż mnie korci, żeby sobie wrócić. Spróbujemy wyłączyć DLSS. Zobaczymy, jak bardzo to będzie. Okej, słuchajcie, przypominam, Full HD, mamy włączony Ray Tracing w Minecrafcie, Full HD, wyłączyłem DLSS, mamy 2080 Super i bez DLSS-a mamy 40 FPS-ów. Ale ten Minecraft ciora tym RTX-em. A przypominam, że tutaj nawet jeszcze nie ruszyliśmy tej opcji, która jest tutaj, czyli jak daleko mają te promienie świetlne podróżować. O. Teraz na przykład wrzucimy 16, on tu przypuszczam, no tak, jest performance issues, no rzeczywiście. Daliśmy teraz na 12, o i zobaczcie, już mamy 30 klatek tylko i wyłącznie. Wyłączymy ray tracing, no i dzień dobry, stałe 60 klatek, ale no, chyba każdy się zgodzi, że dla takiego efektu to warto. To miasto naprawdę teraz wygląda jak takie żywe z cyberpunka i widać, że to, co jest przed nami, to naprawdę świeci i ma jakiś wpływ na to otoczenie, a nie jest takie martwe. Okej, teraz mamy świat wodny i patrzcie, jak na przykład pod wodą fajnie, realistycznie wyglądają te bloczki. Ej, to jest kozak. I jeszcze, ja cię kręcę, to się wszystko jeszcze przecież w tafli odbija. No tak, ma to sens. I zobaczcie, na przykład te bloki się odbijają normalnie w tafli wody, tak jak powinny. Bez ray tracingu? Ach, no cóż, efekt jest kiepski. Tak samo zresztą, jak sobie zanurkujemy. I zobaczcie. Wszystko to wygląda tak jakoś słabo. Teraz patrzcie i normalnie widzimy nawet te promienie świetlne, te takie jakby godreje, które są z chmur. Nawet chmury rzucają swój własny cień tutaj. Powiem wam, żadne shadery do Minecrafta tak ładnie wam nie załatwią roboty, jak to, co widzimy tutaj. Okej, ale nawet w zależności od tego, jak promienie są, to zobaczcie, że słońce się odbija tutaj na przykład w takiej tafli wody. I normalnie możemy na podstawie słońca stwierdzić, jaka jest pora dnia w Minecrafcie. To jest fascynujące, jak daleko zaszliśmy, że w Minecrafcie teraz możemy się tak orientować. Patrzcie na przykład, jak fajnie jest tutaj to światło zrealizowane. Jest mega klimatyczne. A bez ray tracingu wyglądałoby to tak. Jakby... Ja mam wrażenie, że patrząc na tego Minecrafta tak, jak on jest i na przykład klikając ten jeden magiczny guziczek i widząc taki efekt, to jest trochę porównywalnie, jakbyśmy porównywali, nie wiem, grafikę jednej generacji i drugiej generacji. To jest mniej więcej taki przeskok. Jakby, patrzcie, klimat czegoś takiego, że sobie idziecie i macie tak fajnie podświetlone jedne te i to daje jeszcze podświetlę na takie rzeczy, a klikacie kolejny guziczek i macie coś takiego, to jest jakbyście się cofnęli do czasów PlayStation 1. Naprawdę. Jakby to jest niesamowite.
Dobrze, moi drodzy, tyle jeżeli chodzi o gierkę. Możemy sobie teraz przejść do omówienia karty graficznej. Po testach z Minecrafta i mając jeszcze troszeczkę waszej uwagi, chciałbym pogadać o tym potworze, bo myślę, że wygląda on dość niecodziennie. Została mi wypożyczona karta Nvidia RTX 2080 Super, abym mógł komfortowo sobie tego Minecrafta nagrać. Jak widzicie, jest to wersja z chłodzeniem wodnym i z dedykowaną 240mm chłodnicą. Jest to dokładnie model od Inno3D, wersja iChill tej karty, właśnie chłodzona cieczą. Producent podaje, że maksymalny zegar boost tej karty to jest 1845 MHz, także w moim odczuciu dzięki właśnie temu chłodzeniu wodnemu ta karta nawet troszeczkę ma wyższe te częstotliwości boost na poziomie 2100 MHz, co na pewno cieszy, bo daje nam to więcej wydajności. Oczywiście karta jest bardzo cichutka, generalnie kartę 2080 Super zwykle poleca się osobom, które chcą grać w rozdzielczościach 1440p lub 4K. A przypominam, dzisiaj Minecrafta testowaliśmy na Full HD, tak więc tutaj ta zasobożerność była naprawdę bardzo duża, no ale efekt też chyba każdy się zgodzi, był dość oszałamiający. Jeżeli ktoś z was byłby zainteresowany tą kartą graficzną, to jak zawsze link zostawię wam w opisie. Już niebawem przygotuję dla was kolejne ciekawe materiały, smażenie na karcie graficznej, Amiga 600 i inne dziwne pomysły. Tak więc subskrybujcie, do zobaczenia w kolejnych materiałach, na razie, BIOS. Odsuń się, Bulwo, odsuń się, to jest akcja, Patryk do góry, Piotruś, Pawełek. Cześć, zapara kabarata do góry. Dobra, dałem. Ale Cześć. No Bulwo, nie wchodź. No nie. No nie było się folii. Zrobił zabezpieczenie. Creeper w domu. German. Boom. Mięso.